Wiesz co, platyny można wydać na skrzydełka u tego. Dzięki za gold. Ty Kamil, nie lubię cię. Witam wszystkich, z tej strony Asif i to jest już kolejny odcinek z naszego serwera Terasite i ze mną są osoby jak zawsze, w sumie cztery osoby, licząc mnie, to przedstawcie się może teraz, bo już opowiadałem. No to od lewej. Aha, jestem po lewo. No to pani Melisa, dzień dobry. Elder Trauda, dzień dobry. X-Play, która... Dzień dobry. I ogólnie chcieliśmy powiedzieć, że żebyście się nie zdziwili, jeśli Edeltrauda będzie brzmieć inaczej niż zwykle, ponieważ no po prostu ma jakieś zapalenie płuc i no kaszle bardzo często. No i po prostu... Sam nie mogłem w to uwierzyć, że to nie jest, że to jest ona, ale po prostu nikt inny do tego konta nie ma dostępu, dlatego to jest wystarczający dowód, że to jest właśnie pan Zgredzio, którego znacie. Mamy nadzieję, że Zgredziowi się poprawi, polepszy i że będzie mógł wrócić do standardowego głosu. Chłopie, na pewno się poprawi. No i widzicie, humor mu dalej dopisuje, więc jest dobrze, możemy nagrywać. Mieli to pozytywne nastawienie. Właśnie. I ogólnie właśnie. W dzisiejszym odcinku chciałem wam na początku pokazać domek, który zrobił jeden z graczy. Chodźcie do mnie wszyscy. Nie, też pokażę już. Teleport pani. O, ciul. Coś mi tam przypomina. Kojarzy ktoś ten domek? Ten domek wykonał przecież dokładnie... Przecież na współdziel go budowałeś ze mną. No dokładnie, kiedyś tam. Nie Edeltrauda, tylko Arek Neon Tetra wybudował ten domek, odwzorował właśnie z mojej serii, więc bardzo dziękujemy, fajnie jest na coś takiego patrzeć. Jak to zwykły zbieg okoliczności, że wygląda tylko troszeczkę podobno. No, jeszcze po prawej jest taka skrzynka, jak mój magazyn podobna nawet. Jeden twój tron, który był u góry. Ale to było po prostu w drugim domku, bo jeszcze zrobiłem drugi raz mój domek i dałem tron. Nie tron, tylko te manekiny, o, ze statuetkami i tak dalej. Czyli to nie było tronu nigdy? Był, ale w początkowym domku, nie? Później zrobiłem taki drugi, taki, że prawie taki sam i dałem manekiny w nim. No. Patrz, kupię cross neklejk. 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 Ale to co, nie wiem, są neklejk, tak? No dobra. Patrzcie, jaka jest godzina. 7:30, to za chwilę będzie noc. My możemy w sumie bossów bić. 7:30. Tak. To jest 7:11. To prawie. Ej, no faktycznie. Zbieg okoliczności. 19:11. Dobra, macie jakąś arenę czy coś? Ej, jest chyba farba arena. Ej, to chodźcie, może ten. Przydałoby się zrobić mega szarki, nie? No właśnie. Właśnie, mega szarki trzeba zrobić, tak. Tak, 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 wracamy do domu, tylko ja muszę ja kupię te illegal gun partsy dla was. Ja mam już, już dwa, jak coś. Zgredzie, jak coś, to szarkiny są tutaj w lodówce naszej. No, i ogólnie Nari się bardzo kuchnia spodobała, często tutaj zagląda i ugotowała dla nas co nieco, bo już widziałem tutaj w czawce, ugotowała nam szarkwidy i takie inne rzeczy, więc się bardzo cieszy. O, patrzcie, nawet solo flighty się przydadzą. No, piła już została z poprzedniego odcinka, co by sobie tutaj wziąć. 45. Pumpkin pie. Jeszcze wezmę zupę z robaków, z grubych. Jak mi podała mi 3 life fruity. Mi też. O, dobra Nari, hopie. Dziękujemy. Czyli potrzebujemy 2 illegal gun parts jeszcze, tak? Ja mam 2 przy sobie, jak coś. No to jeszcze 2. Ja mam jedną. A, no to jedne. No. Katora ma? Mam. W sensie life fruity czy gunparcy? To. Gunparcy, aha, dobra. Gunparcy, stary, czy nie masz? To wychodzimy z kuchni i gasimy za sobą to światło, dobrze, że tak? Kupiłem. Okej. Okay. A mega szarki macie? Znaczy mini szarki? Mini szarki mamy, tak. Katora, coś ci oferują. Wszystkie? Ja mam, no nie wiem, nie mam wyglądów ekwipunki. No mówcie, ludzie, ile potrzebujecie mini szarków? Zgredzie masz? Bo ja jeden mam swój, ja jeszcze mogę kupić, mini szarkę. Dobra. Zgredzio ma mini szarka, Katora ma? Mam. Dobra, to ja mam gdzieś skarbą.
to chyba, jak nie. Adeltraud, daj mi Soul of Mighta może, bo masz jednego, pamiętam. Że tam zachowałeś dla siebie. O, patrzcie, Twins zostały przywołane, nawet nie musimy. Może się pospieszmy i zróbmy to. Pytanie gdzie? Edeltrauda, daj Soul of Mighta. Masz wyku, albo w skrzynce, albo gdzieś. Na pewno gdzieś masz. Musimy się pospieszyć, jeśli chcemy to bić dzisiaj. Dobra. To... Ale jest u mnie burza. Chodź, 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 chodź tu. Cały dzień łapaj jest burza to. U kogoś. Ja mam, nie i potrzebuję. Ale żeby mi zrobić a, coś. Dobra, no chciałem dać ci Soulę. Żebyś też sobie na nagraniu zrobił. Tylko Edeltrauda ma jeszcze jeden. No, Nari ci dała. Katora, chodź tu. Ale craftowałem Exploding Balety. Nie obchodzi mnie, to daj mi Soul of Mighty. Mighty. I Edeltrauda ty też daj. Na pewno masz, na stówę. O, Nari ci zabrała. Laksy. To ponoć ja tutaj kradłem. Ja nie mam żadnych Soul of Mighty. Laksy? W ogóle masz ten? Masz tego mojego mini szarka? Bo ja go tutaj dropałem. No, z Gredzio mi ukradł. O, gdzie jest ten mini szark? Gredzio. Jestem taki zły. Dostałem dwa mini szarki. Jakim cudem. Dobra, jeden mam. Co się dzieje? No to jeszcze potrzeba tych solów. Dobra, to masz i Edeltrauda, gdzie masz ten jeden Soul of Might? Nie mam. Na stówę masz. Nie mam. To sprawdź świnki, skarbonki. Sejfy. A mam, dobra, ma, jest, proszę. No, jest. A dobra. Ty jeszcze potrzebujesz Shark Finny. No to są właśnie, Nari nam przygotowała. Gdzie? X-Play już sobie zrobił, więc go chrzanić. X-Play, nie bawisz się za dobrze? Typowy X-Play. Jakie exploding balety. Masz. Czy myj? Te, mogę rocket jumpy robić. I wszystko już będzie. O, mega shark. Jaki? Zwykły, niestety. Dobra. To idziemy bić, nie? Chyba. Już tam coś pisze o mnie. Ja też chcę być. Wiesz, jest się celebrytą, tak? Celebrytą. Teleportujcie się do mnie. Tutaj ludzie mają tego Prima, a kawałek dalej obok jest sobie Retinazer. Retinazer, aha, czyli Retinazer. Oni się tak rozdzielili. Spazmatizm jest nad nami. No tylko szkoda, że my nawet skrzydeł nie mamy, nie możemy tam podlecieć. Retinazer jeszcze. Co? Się skojarzyło z tego, wiesz. Mniej niż zero. Nie. Z tego... Wiem. Z swojego podsumowania. A. Dobra, to skoro nie ma tutaj nikogo, no to... Ej, dostałem mega żarka od kogoś. What? Mój! Nie wyleciał. Dobra, to wiesz, dam ci gorszego. O nie. No. Weź tu. Ej, chodź tu po mega szarka. Nie chcesz zguby. Ej, jest paczka. To jest skletrona. Ale ja go reforgowałem za 50 golda. No ale nie rzucę ci tu, bo ktoś zbierze. Widzisz, już podchodzi. Masz. O. I teraz chodźmy bić, ludzie, bo tak nie dostaniemy. Te taktyki. No. O, hopie. To slow-mo. Zauważać. No, ale o, można dwa razy obmyślić, wiesz, plan, działania, mniej deadów. To jest w sumie dobry taktiks. To hopie, ja nie narzekam. Jak na takim slow-mo masz mo HP i spadasz na bossa, to wtedy wiesz, że że masz problem. Dobra. Ten spazmatizm teraz ma faktycznie spazmy na tych lagach, nie? Takie prawdziwe. Spazmy. What the fuck. To jest, no. Ale on się oddala. Czemu oni fokusują mnie? Czyżby skończył nam się budżet? Nie, ja tam wydaje mi się, że fokusują Retinazera, a nie ciebie, no ale dobra. Jakiego Retinazera? Chodzi mi o to, że mnie spazmatyzm bił. Co? Co to za reakcja? Łańcuchowa. Co? Co się dzieje? Platyna mi dropła. Okej. I byłem po platynę. Wiesz, dobra, no w sumie. Co to jest za...
to jest platyna w dzisiejszych czasach. No. Gdzie ja mam tam, jak ja mam tam do was przyjść? Ja się hukiem hukam. Ja też. Elo. Jakoś żyję. Ej, to ja. Co to tak, za odgłos? Tak, ej, nie, no spadłem. O, jej, nie. Chłopie. Żyję. A ja mam pioruny gdzieś przemienił się. Się boję. Za chwilę umarnie. Nie, znowu nie zdążyłem. No. Nienawidzę tego. Nie, jesteśmy do tyłu, bo nie mam nawet najprostszych skrzydeł. Wiesz co, platyny można wydać na skrzydełka u tego. Dzięki za gold. Ty chabie, nie lubię cię. Traciłem całą platynę, nie? To się odkłada. Dobra, walić. Katora, gdzie ty jesteś? Gdzie oni to biją? Tu jestem. Bo ja też spadłem. Duke Fishron! Chłopie. Wszystko robią. Oni chcą ten serwer zamordować. Co ja robię? Gdzie jest ten... O, żyje. Zabiliście te twinsy w ogóle? Nie, jeszcze tutaj jest, chodź, biją się. Ja się co chwilę tepam i spadam, nie tepam, spadam. Więc idziemy do naprawdę tyłu ci ludzie sporo. Tyle tych bossów przyzywają, jakby chcieli tą maszynę zamordować, jak my chcieliśmy w dniu otwarcia. Wiesz co, najgorsze jest, że oni uciekają z tymi twinsami, ale skrzydełka no. Możemy sobie kupić zawsze, mamy te dwie platyny. Przecież tyle dropu było z tych bugów, nie że... tylko flighty są potrzebne, przecież mamy Giant Harpy. Nie ma takiego uciekania. No, nie ma uciekania. No tym razem to nie byłem ja, to nie będzie na mnie. Więc wiesz... Taki wiesz, z Gredzie ty dzisiaj taki jesteś arogancki trochę, taki... Taki... Nie, po prostu gardło mnie boli. A, faktycznie. Przynosi mi się spuc. Zapomniałem. Przepraszam. No, z Gredzie się zwykle wycisza jak kaszę na szczęście, więc nie musimy tego sypać. No. No tylko raz na jakiś czas mu się tam zdarzy, bo czasami po prostu taki mają klimat. Desa dreścina z wami, nie? Jak was przerywa, no ale trudno. Ciekawe czy ubiją to. TP da panie. Dobra, ginie. Ciekawe czy utrzymam się w powietrzu, jak on będzie umierał. Dobra, nie. Już widzę, że nie. Dobra, ubity. Ubity. Ciekawe czy dostanie się żelbaga. Widzę! Mam jest, żelbaga jest, w lucie! A ja spadam. Ej, żelbaga gdzieś tu jest! O jest! Ej, dostanę! Dostałem! Dobra, dostałem. Znowu ci na home spadłem, tak. Ja mam chyba nawet jeszcze z skeletrona. Mega szarki rozhuśtane jak ten biały dym. O, Toll of Sigs! Dobra, mamy obydwa. No. To pokonane. Jaka? Nie szkoda, tylko bardzo dobrze. Okej, to teraz co? Może pójdziemy po te skrzydełka? Jest w ogóle Witch Doctor na dżungli? A da się zrobić. O, Wiverna tu była! Da się zrobić. Mam Soul of Flighty 10! No to 15 jest jeszcze. Maka mi zabrał! Maka odstawaj! Maka? Który? No 9. Wiesz, czasami bywa i tak. Mi też wzięli baga. Życie nie jest proste. Ale mi zabrali Soul of Flighty, które dosłownie tak wyleciały mi tutaj obok, nie? Dobra, są skrzydełka, chodźcie do mnie. Kupcie sobie. Witch Doctor. Kupmy sobie. Za platynkę. Horadora, chodź i Katora. Ja platynki nie mam. Nie masz, kupić. Ja 28 go straciłem. Nie mam. Mam. Zobacz. 52 goldów, czyli coś. No wiesz co, jak ja posprzedaję niektóre rzeczy, to będzie chyba akurat. Bo ja mam tu tyle tych rud i w ogóle, że nie potrzebuję tego. Więc chyba nie ma problemu. Kurde, wszystko się segregowało. Tylko teraz to sprzedać. Na czarnym rynku. Ej, chwila. Co tu tyle FPS-ów mało? Melisa, ja bym wolał w sumie te od Harpy, ale no dobra.
Aha, właśnie jakiś uprzejmy człowiek dał mi Angel Halo. Co, jest... Nie pasuje do ciebie. Jest dwóch Witch Doktorów, nie? I nie mogę się tepnąć za pomocą TPNPC. Tepnij się do mnie. Dobra, Ren, ten, Mzgredzie, ty masz ten? Skrzydełka. Nie mam. To, Horadora masz? Już pędzę. I dam ci resztę jaką mam. Chłopie, już pędzę. Ja już mam. Dobra. Już pędzę. Już znaczy, zmierzam. Ja ci dałem, to daj to Zgredziowi. Chodź, masz. Oj, dzięki ci, chłopie. Zgredzio bez skrzydł się czuł urażony. Gdzie ten Fishron jest? Ubili go? Gdzieś jestem, ale nie wiem gdzie. I oni go biją poza oceanem, świry jedne. LOL. Patrzcie jakie świry, ty. Chłopie. No. Dobra. Dalej 40 FPS-ów. To będzie trudne. No weź. Ej, trzecia forma jest i zarazem ta najgorsza. Jak ja tam dolecę w ogóle? Nie dolecisz. Coś pomogę. No ale czemu tak wysoko? Mam ich tepnąć wszystkich. Klatek, no. Tak. Just do it. Dobra. No problema. Nie chciałbym nic mówić. Ale chyba... Czy on nie uciekł? No chopy, brawo. No to był Fishron, chodźcie teraz na planterę. Tak, ja już odcięcie tak. Już nagrywam. Dobra. Zobaczymy czy... O chopie. Wtedy. Czym to było? Jak to się stało? Wszyscy gracze w moim domku nie widziałeś tego. Beka. O, Beka. Dobra. Skoro tak ubiliśmy Fishrona, to teraz mogę playrunem nawalać. Nie ubiliśmy tego. Jak nie będziemy jeszcze bili. Mamy jeszcze no. Przywoływaczkę. Tamten nie wyszedł niestety. No please, no. Ej, czemu ten yellow ma god moda? Jaki yellow? No zobacz. Jest gościu taki, stoi tutaj yellow, nie? I on nie dostaje damage'a. I na razie jest w jednym miejscu. On ma god moda, nie? Nie widzę. Nie mam prawa widzieć. No jest gościu w yellow teamie, nie? I stoi tam, gdzie plantera. Tak, i on stoi w tym miejscu, gdzie jest plantera. Cały czas, i ona jest na niego sfokusowana. On robił tego glitcha z target damimi, bo ja go przeteleportowałem w inne miejsce i go zabiłem i umarł. Dobra. No to powiem wam, że ta plantera w porównaniu do Fishrona schodzi o wiele szybciej, bo przynajmniej wszyscy są w jednym miejscu, nikt nie wychodzi, nie? Ej, bo to może jest... od razu tutaj Fishrona spawnujemy, bo nikt nie ucieknie. No tak, tylko też nikt nie uniknie niczego. Ale Fishron chyba może przelatywać przez te ściany. Może. No ale no co, nikt nie wyjdzie. No, pomysł nie taki najgorszy, ja bym zrobił. Dobra, okej. Niestety nie możemy przywołać w normalny sposób, więc... Jak to się pisze? Duke Fishron. No, opie, będzie ciekawie. I dawaj wszystkich. Dobrze. O, ciut! Chyba przesadziłem. O! No ale wiesz, event raz na jakiś czas się przyda. No przecież tak błagali o event was, to wiem o tym. No ale gdzie jest mój kursor? O, to jest mój kursor. Maget Sagen już zła. Ej, gdzie on poszedł? Uciekł. Uciekł, dobra. Jeszcze raz. Skoro poczekaj. Uciekł. Skoro uciekł, poczekaj. A da się skillować wszystkich? Jest jakaś komenda na skillowanie wszystkich? Pytaj Zgredzia. Nie, chyba nie. Venus Magnum dostałem. Dobra, to idziemy na ocean, nie? Bo tam się nie da bić. Ludzie zginą i się nie tepną w ogóle do nas. Bo nie mają jak. Ci, którzy nie mają baka, nie? Bo nie są VIP-ami. Ja bym to zrobił jeszcze raz, tylko po prostu
Trzeba byłoby uniknąć jego pierwszego hita i dałoby się później jakoś unikać. No. No ale są też gracze, którzy mają kasę w EQ i dopiero ekwipunek to startowy. Zrób anonsa, żeby odłożyli hajs. Bo ten, anonsa? Bo będziesz sepał. Co? No serwer ten. A. Tej. Żeby po prostu odłożyli hajs, bo będzie sepał. Proszę odłożyć zaraz pieniądze. Za chwilę nastąpi globalny teleport na Fishtona. Dobrze. W głębi duszy liczę na literówkę. Kurczę. No, ja też. No to super wie. Defatet. Defatet, patrzcie, defatet. Jaki skubaniec. Dostanie pod potyłku po nagraniu za to. Ale jak oni to trolują? Z ID. Raria wykorzystuje te jakieś tam kody do pokazywania właśnie numerków. I itemków, i oni to wykorzystują. Dobra, to jademy? Tak. Jademy, hopy! Jademy! Teraz trzeba unikać tak hardo, nie? No powiedzmy! Ja nie wiem, czy w ogóle ma bicie tutaj sens. Pozostaną tylko ci najwytrwalsi i ci, którzy mają komendę bug. I ci, co mają cheaty. Na pewno jakiś sens. Dobra, Żartowałem. Dobra, może damy radę. Nie, to nie ma żadnego sensu, przykro mi. To nie ma żadnego sensu, po prostu... Ale zobaczymy, to jest taka fajna zabawa. Cicho, kto zostanie ostatni, nie? To co, hopy na ocean? Nie, dajemy radę. Na razie bijmy się tutaj. Kto zostanie ostatni, no to wygrywa. Tak była ta zabawa w tych krzesłach, tylko tam się odpadało, bo się nie miało krzesła. Jest mój kursor. Last one standing. Dobra, zostałem. Jedna platynka poszła się chrzanić. Stand next to that fisherman, or I will stand you next to that fisherman. Ej, tam są itemy jakieś rozsypane. Biorę. A nie mogę. Nie no, to bicie. Bijemy go dalej, chcecie to... Zgredzio tej itemy podnosi pewnie. Zgredzio? Nie, bo są zlagowane. Bije w ziemię, a po podnoszę, co? Będę się oszczędzał. Ja nawet nie mogę go uchwycić, nie wiem jakby. Ja bym tu jakiegoś warpa na szybko zrobił, żeby ludzie mogli się tu tepać z powrotem. No i teraz wyławiam, uwaga. Jego pierwszy cios. Ale to jest na oceanie, to da się przeżyć. O kurde. O kopie. Multikill. Killing spree. 6-7 osób naraz zmarło. To nie był dobry pomysł. Dobra, ale to był ostatni typ. Już nie typajcie dzisiaj, bo bez przesady. Za dużo zgonów. Nie, pokusuj mnie! Jestem seryjnym mordercą, naprawdę. Pedro, nie pokusuj mnie! Fokusujecie? Tak! Jakoś to schodzi tutaj, jak jesteśmy na oceanie. Jak poleci gdzieś, to już jesteśmy skończeni. Jesteśmy zgubieni. Jesteś skończony. No. Nigdy nie będziesz zwycięzcą. Zdecydowanie zdecydowałeś. Się przez niezdecydowanie. Nie. Zginąłeś? Nie no. Za karę masz szlata. Raz powiem, że troszeczkę byłem nieuczciwy. Cię zhealowałem, żeby mnie nie zabił. Oj, ty niedobry. Żyje. Ale to dlatego, bo wiecie, póki mnie fokusuje, ludzie będą bili to i wszystko będzie widoczne, bo jak mnie fokusuje, to ja chodzę po ziemi, a nie latam 40 km nad ziemią. Prawda. No, ale powiem ci, że właśnie teraz to jakoś no idzie. No i koniec. No. Ale za takie cheatowanie to no. Dobra, już leci poza ocean. To no. No to chopy mamy przerąbane.
No dobra, ale spróbujemy ubić. Już bez tepania, bo tep wystarczająco zła. No i mówię, że teraz już nie będzie, teraz już wszyscy będą... Nic nie widać, dlatego ten heal był spoko, bo przynajmniej chwilę pobiliśmy, bo teraz już nie widzę tego bossa i go nie zobaczę raczej. Ja rozumiem. Idźcie na ten ocean. Ale właśnie to nawet gdzie nie jest... jest? O. No jest! Na lewo poszedł. Idę do X Patryka. X Patryk jest gdzieś tutaj. Nie ten lewy. I teraz giną, bo zrage'owany to. Taka sytuacja. O hopie. O hopie. Kto w ogóle się bije z Bigana? A nie, to jest Wasp Gun, ten ulepszony. No. O kurde, ale mnie wywalił. On jest na mnie sfokusowany, już mnie zabił. Tylko ja Asif nie czytuj więcej, nie? Powiedział ten uczciwy! Lumba, let's guy! No co? Uczciwy. No. Uczciwy. Zazdrościsz mojej uczciwości? Ten co znajdywał się. Nie, zazdroszczę ci Luminid Baletu. To się wytnie przecież, prawda? Wiesz co można wyciąć? Twoją wątrobę. No, to może być dobry pomysł. Z tą hopie. Wątrobą. Hopie! Znowu na lewo idą. Ach, te hopy. No, o, zgadnij hopie. Na kogo teraz... O! Ora, Dora no to już teraz... jest zdrowa. Zdrowaś, Mark. Zdrowaś, Dora. Dobra. Ja się teraz skupiam na unikaniu. Dora poznała świat. Już no. Bardzo dobrze. Ja będę tego unikał. Dobra, ale ma połowę. Jest progres. Nie, w sumie nie ma połowy jeszcze. Coś koło tego. No, hopie, prawie. No. Prawie połowa. Prawie. Kurde. Wygramy to kiedyś. Ale mi wywalił. Jeszcze tak mozolnej walki nie widziałem, no ale... Co zrobić? Nie, on mnie dogoni! Kurczę, no. Hopie. Zamknij te drzwi, hopie. Ale chyba... Hopowi przeszło i już nie ma. Ja mam zrobić z tą taktyką, mnie złapać nie może. Znaczy pewnie za chwilę się pomylę w tym robieniu kółek i mnie w końcu złapie. Ale na tych lagach cały czas robię kółka i mnie nie może złapać. No widzisz. Taka sytuacja. See you. Your time is now. Ała. Mam nadzieję, że nie zginę przed jego śmiercią. Musiałem to dostać. No wiesz, ktoś tu mówi, że nic z tego nagrania nie będzie. My jesteśmy tryhardy, więc poradzimy sobie. Co tam? Chłopie, mamy najlepszego tanka świata. Możemy równie dobrze ten odcinek podzielić na dwie części. Part 1 i part 2. O, part dobry. Udany Fishron i part nieudany Fishron. Nie, no to wtedy dobra. Nie będzie trzeba nic wycinać. To jest dobry pomysł. Bez tego nieudany, bo to taki średni. Mi się pociski kończą. No ja mam jeszcze 500. On się przemienia. Hopie. No to teraz będę miał troszeczkę utrudnione zadanie. Ała! Dalej za mną goni! No widzisz? Co za wen. Ale ma 63 tysiące. Pokonamy go. Więc dzięki twojemu... Tym, no. Dzięki temu, że cię targetuje, no to jakoś to idzie. Więc wielki plus dla ciebie. Ma to ręce i nogi, powiedzmy. Mhm. Ta walka. Jakoś. A tak o nie! Dobra, będę miał potem. O. Unik. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I też szedł właśnie mist. Gościł go ze Snowball Cannonami. Jeden! Kurde, dwa skryta. Chłopie, od jeden się zaczyna wygrana ten. No nie, to troszeczkę nie jest wam... Snowball Cannon, tylko to jest Snowman Cannon.
Troszeczkę was... lepsza wersja. No, jest Snowman Cannon z Frostmuna. No, V2. No, coś powiedzmy. Coś kurde. W ten deseń. Taki podobny motyw. No i zabił mnie motyw. To jest koncept, który polega na tym samym. To jest ulubiony koncept lat 90, tak? Na CD, DVD, VR, coś tam. Wirtualna tak. Rzeczywistość. VHS. VR. VR też o, tam można wrócić zresztą. VR. VR the fire. Wiesz, na dyskietkę. Chodź. Te czasy, kiedy człowiek nie wiedział, czy kupić grę na CD, czy na dyskietce. Te czasy, kiedy pendrive. O, hopy. Ciekawe, czy będzie tak, że gry będą później do kupienia na pendrive'ach. Już są. Takich jednorazowego użytku, czy takie normalne pendrive'y? Nie. Długotrwałego użytku. Widziałem ogólnie, do takich zestawów kolekcjonerskich była kopia gry. Ogólnie. Taka, żeby mieć. Na pendrive, tak. Możliwe, że z Gredzio też to widział. A, no to było kilka takich przypadków. Oj, unik. Ale no ten ja Titanium Set pomaga, nie? Tylko, że to nie jest jako taką dawanie gry na pendrive. To jest bardziej po prostu fakt, że do kolekcjonerki daje pendrive, on na przykład jeszcze na niego gry instaluje. No dokładnie. Zgredzi, jak skończymy nagrywać, to oglądamy Awatara? No zobaczymy, no. Nie mam nic przeciwko. Oglądanie bajek na próbce. Musimy Siwa dogonić. No trzeba. Nie byle jakich bajek? Jakich? No nie byle jakich. Czyżby chińskich? To jest Awatar Legenda Aanga. To nie są chińskie bajki. To nie jest chińska bajka, tylko to jest anime. Takie emitowane w telewizji, więc już wyższy level anime. To jest takie amerykańskie anime. No. A widzieliście francuskie anime? To! Odlotowe agentki. To jest anime. Odlotowe agentki. Brawo. Zgadłem? Nie. No ale odlotowe agentki to tam było coś, że amerykańsko-francuskie, coś takiego. Mówię o czysto francuskiej produkcji. A to nie. Nie wiem nawet. A to ci podlinkuję później po odcinku. 15 fipsów. Ktoś to zrobił z tych dajówka. Kurde. Nie! Spadłem! O kurde, unikłem. Hopie. Ej, SIV. Ogólnie widziałeś ten odcinek no to... Awatarze o tym, o zjadaczu twarzy, nie? Tak. Jeden z najlepszych. Mi się bardziej podobał ten pościg. No, pościg też fajny. Ale ten koleś, który zjadał twarz i się podszywał pod ludzi, nie? To no, było fajne. To było dobre. No, ja też go pamiętam, jakbym go widział wczoraj. Ale my go widzieliśmy wczoraj. O, to. A nie w latach 90? W latach 90 też. No to widzisz, takie odświeżenie. Ale ja nie wiem, czemu mam aż takie lagi, nie? A pociski mi się skończyły tak w ogóle. No ja też biję z Flayrona. Chcesz trochę mnie? Z Flayrona, oczywiście, bo ktoś tam podrzucił, no to już trzeba. O. Ja biorę 9999 i wracamy. No, na mnie już 9, nie ma jakby 9, co 7. Fokusa, więc teraz ktoś inny dostaje. Ojoj. Kiedy ta trzecia forma? Ja zginąłem niedawno, więc. Ej, teraz będzie trzecia forma? Chyba tak. 8 FPS-ów, ja nie wiem, jak ja mam to nagrywać. 6. O nie, bo się wyłączam miejsc. Trochę rzeczy. O, jest trzecia hopie. Forma, jest trzecia forma, SI. Horadora, dasz radę. Widzę. Wierzę w ciebie. Nie, czekaj, 8 FPS-ów, 11. Ile ten Fishron ma HP, no? Nie widziałem nawet, ja nie mogę tam podlecieć. To będzie taki prawdziwy quality odcinek, nie? No będzie. Hopie, żebyś wiedział. Można. Najlepszy odcinek ever made. Żebyś wiedział. Takich rzeczy nikt inny nigdzie nie zobaczy. Poczekajcie. Na co mamy czekać? Teraz jest ostatnia forma wszystkiego. Nie, po prostu zresetłem, ale w niczym nie pomogło! No, też 9 FPS-ów, ile wy macie? 35. No, hopie, ja mam 30. No.
tak średnio. Do czego to zależy? Może to zależy od karty graficznej? No, w dużej mierze pewnie. No, no to... to tak bym no, to obstawiał kopię. Sigred, jaki znawca. W końcu informatyk, nie? No. Nie wie, tak? Dobry ziomek, ile ten fishron ma w końcu? 4000 ludzie, bijcie, nie dajcie się zabić, Katora dał się zabić. Frajer! Ciekawe, czy będzie treasure. Mam, tu jest treasure u mnie. Zginąłeś, dobra, Katora, zginąłeś, nie? I... ja idealnie na treasure baga spadłem. I dostałeś tego treasure baga po śmierci? Uwaga. No oczywiście. A to dobrze. To ej, dostałem od Reda set wyglądowy. O. Jojo jego i skrzydła. Red będzie zazdrosny. No, tak trochę. Patrzcie, co mam! A nie Cenks? Cenks, lol. Mam, patrzcie, co ja mam, widzicie mnie? Tsunami. Masz tsunami? Ej, ja mam razor... ja mam latającego mounta. Typhoon. Dostałem. Razor Blade'a, jej. Też mam. No hopie, ja wam powiem. Wiecie, zgadnijcie, ile mam. A macie mounta? Buletów jeszcze. Mam. O, Nari też dostała. Znaczy, zawsze się dostaje mounta przecież. Tak? No przecież to jest ekspertowy item. To mounta mam i mam tego, mam tą tornado staw. A ja mam to. Jej. I lata za mną tornado Janny. Dobra, więc ubiliśmy wszystkich trzech bossów. Powiedzmy. No i wypadałoby zakończyć, nie? No chyba. No bo ja tu patrzę tak, nie, bez cięć, bez niczego, tak godzina i 4 minuty. Podzielimy to na dwa i tyle. Znaczy nie, bo no, jeszcze coś się tam powycina i tak dalej. Dobra. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W sumie to Horadora się witał, więc może się teraz pożegnać. Horadora się witał, dobra. Jesteśmy SGBT. Wśród graczy w sumie tutaj. Dobra. To w takim razie ja się żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo quality odcinek, zwłaszcza, że miałem 3 FPS-y, ale dobra, mam nadzieję, że tego jak przeżyjecie. Ale tak to już jest na tym serwerze, kiedy 30 osób bije. No to teraz wy dodajcie coś od siebie, bo ja jeszcze w sumie pożegnałem. No to w sumie ja już też coś mówiłem, to teraz... No chopy, piszcie z Gredzio wróć w komentarzach, żeby mi... Piszcie z Gredzio wracaj, bo on przez to się czuje lepiej, naprawdę. I możecie pisać i ja będę z was dumny, po prostu dam każdemu komentarzowi o treści z Gredzio wracaj, z Gredzio wróć, każdemu dam po prostu po lajku i będzie stado takich lajków, takich. Naprawdę. Nie kłamię. Z Gredzio wróć. No, z Gredzio wróć. No, to narazka i cześć. No. Ja byłem JJ Joker. Elo, elo. Bye. Znowu JJ Jokerze. Dobra.